Samsung. Drugi półfinał. Portugalia ma, szanowni Państwo, tą listę. No tutaj też są dobre osady, oczywiście z obrońcami tytułu mistrzowskiego, Brytyjczykami na czele. Ale są doskonali Duńczycy. No Portugalczycy, ta rewelacja. No, szósta osada. Fraga i Nuno Mendes. Tak. Oto Duńczycy. Mats Rasmussen i Rasmus Kvist. No Duńczyków to nie było w zeszłym roku w finale. No ale to kiedyś byli mistrzami świata. Tak, i brązowymi medalistami olimpijskimi. Chińczycy, Zhang i Wang. Piąte miejsce w ubiegłym roku. Młodzi chłopcy. Grecy, Konsolas i Magdanis. Proszę, obie dwójki greckie. Wagi lekkie i kobieca, i męska. Grecy mieli brązowy medal w Atenach na dwójce kobiet. To zupełnie inna. Inna, ale to... Parkes i Hunter. No i nasza osada. Młody Miłosz Jankowski, debiutujący w Mistrzostwach Świata. I Mariusz Stańczuk. No Jankowski z rozmaitych dość... spory. Ciężko im będzie do finału, ale może. To osady nasze, bo właściwie to czterech zawodników kandydowało, a były mieszane te dwójki. Pływały już w finałach na Pucharze Świata w tym roku, także... No tak, ale Miłosz w Mistrzostwach Świata nie startował. Nie, ja zawsze jestem pozytywnie nastawiony. Ja też, no, ale życzę im jak najlepiej, ale... Może będzie. To jest akurat taka osada stworzona, no bo to jest przypadek jak kiedyś Sycz z Kucharskim. Oby. Grecy. Osada z Magdanis. Brązowi medaliści. Byli mistrzowie świata. A to aktualnie mistrzowie świata. Polacy na trzeciej, czwartej pozycji. W tym momencie prowadzą, no, Brytyjczycy, co nie jest niespodzianką. To średnio, można powiedzieć, najmłodsza osada, czyli Chińczycy w tym gronie. No. Portugalczycy. Tak. No. Trzy osady tak jakby odpływają. Niestety i... Brytyjczycy, Grecy i Chińczycy. Ale zobaczymy, bo 500 metrów. No. Nasi na jeszcze razie nie jest. No nie jest dobra sytuacja. Nie jest dobra sytuacja, ale jest tragiczna. No 2,41 na pierwszych 500 to jest sporo. Wiesz, Niemcy w poprzednim biegu też mieli bardzo dużą, no taką stratę porównywalną. Także poczekajmy do końca. Miejmy nadzieję, że nasi będą mieli dobry finisz. Na torze piątym Brytyjczycy, na czwartym Grecy, ale na trzecim Chińczycy bardzo dobrze, no i Duńczycy. A powiedzmy sobie szczerze, cztery osady w tej chwili walczą o awans, a Polacy tracą coraz więcej. Chwilowo. No, troszeczkę się śmieję, no chciałbym bardzo, żeby tutaj no, ale niestety, weszli, ale na razie rzeczywistość, tak, rzeczywistość wygląda inaczej. Wygląda zupełnie ale słabną Grecy, wysforowali się Brytyjczycy, nasi dogonią Greków i wyprzedzą Chińczyków, no, zajmą drugie miejsce i wyjdą. Nie, drugie to na pewno. Niech będzie trzecie, ja się zgodzę. No dobrze. Byle Brytyjczycy i Chińczycy. W pierwszej trójce.
Grecy tak wyrwali i wcale dochodzą ich już Portugalczycy. No zobaczymy na tysiącu, czy to jest... Nie Portugalczycy, tylko to już... Duńczycy, przepraszam. No trochę niestety, dużo. Dużo, to jest... Ale no zobaczymy. Dwumetek za nami. No Duńczycy Greków już można powiedzieć dopadli. Grecy słabną, ale tak, Grecy słabną, tam dobrze płyną Chińczycy i Duńczycy, bo też tak jakby no. Grecy się odłapali w tej chwili i odbierają ten atak Chińczyków. Nie Chińczyków, tylko Duńczyków, bo Chińczycy są zdecydowanie... Tak, mi się racja, się zasugerowała mi się, że Portugalia jest z tyłu. Portugalia jest szósta. Tak, tutaj... No chyba jest, na razie była szósta. Chiny, Dania, Grecja, tak? W tej trójce jest taka kolejność, no bo nie mówimy o Brytyjczykach, którzy są zdecydowanie z przodu. Jakoś mi się wydaje, że groźniejsi będą dla rywali Duńczycy, którzy nawet mogą... spróbować sił z no kiedyś mieli fantastyczny finish, no ale zobaczymy jak po latach, prawda? Po no tak, tym powrocie, bo ten szlakowy to szalonym finishem kończył te swoje biegi. No, Wielka Brytania w cuglach. Tak, oni są niezagrożeni. No i niestety właściwie też. No nasi już zupełnie spadli na szóste miejsce w ogóle. No nic, będą występowali w finale B, ale tam muszą zająć do piątego miejsca. Jest się o co ścigać w finale B. Bo to jest spokój i można przygotować formy na igrzyska. To skład może być zmieniony. Może Sycz, badania lekarskie wykażą, co się właściwie stało i czy będzie w stanie jeszcze przygotować się do swoich piątych igrzysk. No najważniejsze to... zakwalifikować się. No i najważniejsze to też zdrowie Roberta. On jest niesłychanie ambitnym człowiekiem i będzie starał się walczyć za wszelką cenę o powrót i pływanie w igrzyskach. Teoretyzując, skoro Mariusz pływał z Robertem, czyli ta dwójka była najlepsza, prawda? No lepsza była tutaj od tej drugiej dwójki, z której jeden zawodnik teraz zastąpił, Miłosz zastąpił Roberta. Czyli Mariusz z Robertem mieli szansę tu na finał. No, ale tak Duńczycy zdecydowanie atakują Chińczyków. Wydaje mi się, że Grecy pożegnają się z finałem B. A! Nawet na pewno. No tak, no, Wielka Brytania... Wielka Brytania, Dania, Chiny. Albo Chiny, Dania. No, ale Dania, tego, Chiny. Grecy przegrają z Portugalczykami. No, Portugalczycy też mają świetny finisz, to było widać. W ubiegłym roku na Mistrzostwach Świata. Tak, Wielka Brytania, Dania, Chiny. Portugalia. No myślę, że nasi już po prostu odpuścili, bo to nie ma... Czy zajmą w tym biegu piąte, czy czwarte, czy szóste miejsce, to już jest bez znaczenia. Od czwartego to nie, dalej. Nie, ale to już jest bez znaczenia. Trzeba zachować siły na jutro. Na finał B. Tak więc kolejna konkurencja zakończona. Znamy składy finału A i B. No takiego szalonego finiszu to Kwist nie ma, ale i tak ma to bardzo dobry. Jak w czasach świetności swojej. No dość dużo nasi stracili niestety. No stracili, bo po prostu nie widzieliśmy, ale myślę, że odpuścili sobie już w momencie, kiedy było wiadomo, że nie nawiążą walki. No, po co tracić siły? No, to jest bez znaczenia, czy to jest piąte, czy szóste miejsce. Dla nich najważniejszy, że wyścig jeszcze przed nimi jutro. No. Let's go.